Pracownicy z Kościerskiego Stowarzyszenia Faktum po raz kolejny wydawali bezpłatną żywność dla najuboższych mieszkańców Kościerzyny. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej z Gdańska. Na terenie Kościerzyny pomocą objętych jest 600 osób, które spełniają specjalne kryterium. Kryterium według ustawy o pomocy społecznej dla osoby w rodzinie jest 528 zł razy 220%, natomiast dla osoby samotnej to jest 701 zł razy 220% i tego nie możemy przekroczyć. Pomoc jest rozdawana w formie paczek żywnościowych. To są różne produkty spożywcze, między innymi jest tam mleko, jest kawa zbożowa, jest makaron, jest kasza, jest szynka drobiowa, szynka wieprzowa, groszek z marchewką, wiórki, buraczki, olej, ser. Tych produktów jest 21 i one przyjeżdżają w różnych odstępach czasowych i nie zawsze są to te same produkty. Z uwagi na sytuację pandemiczną wprowadzono specjalne zasady dystrybucji. Na tę chwilę, jako że jest reżim sanitarny, więc wydajemy w reżimie sanitarnym w magazynie przy ulicy Tysiąclecia i wydają pracownicy socjalni. Osoby są informowane telefonicznie, żeby przybyć na konkretną godzinę, żeby nie było po prostu kumulacji w jednym miejscu. W zeszłym tygodniu wydawaliśmy przez 3 dni. Natomiast dla osób takich, które są w cięższym stanie, nie mogą wychodzić, które korzystają z usług opiekuńczych na terenie miasta, te paczki są dowożone z uwagi na to, że lepiej, żeby te osoby po prostu nie wychodziły z domu. Paczki można odbierać w Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Tysiąclecia w godzinach od 10 do 14.